Od wielu lat używam swojego Maca w dużo prostszy sposób niż robi się to normalnie, z dużo większymi możliwościami, jeśli chodzi o touchpada, od jakiegoś czasu też jeśli chodzi o myszkę. Na przykład chcę otworzyć nową kartę. Robię tak. Chcę ją zamknąć. Gotowe. Czyli wciskam prawy przycisk myszki i wykonuję coś. Chcę zwiększyć głośność i odwrotnie zmniejszyć. Czyli klikam, przesuwam myszkę w dół. Chcę się przełączyć pomiędzy tabami w przeglądarce. Czyli swapuję trzema palcami. Na myszce to samo mogę zrobić, ale na myszce to jest natywna funkcja. Dużo, dużo więcej funkcji, które są właściwie nieograniczone. Cokolwiek sobie wymyślę, mogę to zrobić. Mogę nawet zrobić gest, który będzie resetował mój komputer albo wylogowywał się. No, możliwości są ogromne. Jak to się robi? Bardzo prosto. Wystarczy ściągnąć program, który się nazywa BetterTouchTool. I ja go używam od kiedy mam komputer tak naprawdę, od kiedy mam Maca. Dużo, dużo lat. TouchTool jest płatny. $8,5 za dwuletnią licencję, $20 za licencję dożywotnią. Jest też w Setappie, czyli jeśli ktoś używa, to ma to w abonamencie wliczone. Setapp to jest takie coś, gdzie jest 200, chyba 200 aplikacji różnych. Ja akurat używam tych, ale no jest tego dużo, dużo więcej. Tak wygląda BetterTouchTool. Takie okienko, w którym można sobie wszystko skonfigurować. Dla trackpada, dla myszki, dla wielu innych urządzeń. Między innymi można skonfigurować TouchBar, czyli jeśli natywne funkcje się nie podobają, to wstawia się na TouchBara wszystko, co się komuś podoba. Ja TouchBara nie mam, więc tego nie używam. Używam trackpada, używam myszki, no ale myszka jest skonfigurowana w oprogramowaniu Logitecha. I używam gestów do myszki, czyli tej opcji. Mogę na przykład odświeżyć stronę internetową, malując sobie taki symbol O. Mogę coś wkleić, skopiować. Wróćmy tutaj. Chcę skopiować ten adres. Skopiowane, czyli zrobiłem taki jakby rysunek literki C. Chcę go wkleić. Gotowe, V. Chcę wcisnąć Enter. Nie muszę sięgać do klawiatury. Gotowe. Nie ma żadnych ograniczeń. Wszystko można zrobić. Mam też uzupełnianie hasła. Mam wszystko, co tutaj widać. Ja daję gotowy setup. Jeśli ktoś chce użyć moich ustawień, może sobie je po prostu otworzyć i będzie miał tak skonfigurowaną myszkę i touchpad jak ja. Ale trzeba też wejść do ustawienia touchpada i zmienić kilka opcji. Na przykład trzeba zwrócić uwagę, co jest obsługiwane trzema palcami, a co czterema, i trzeba wyłączyć niektóre funkcje. Dlatego, że niektóre funkcje mam zdefiniowane w tym BetterTouchToolu, a one się pokrywają z gestami natywnymi, więc te natywne trzeba wtedy wyłączyć. Jeśli sobie ustawicie wszystko tak jak tutaj, to będziecie mogli obsługiwać kompa tak jak ja, przy czym wydaje mi się, że każdy powinien to skonfigurować po swojemu, pod swoje potrzeby. Nie każdy potrzebuje tego samego. Ja mam tą konfigurację zrobioną tak, dlatego że często klawiatura jest tutaj, daleko, a tutaj jest tablet piórkowy. Więc dla mnie takie ustawienie, żeby obsługiwać dużo rzeczy też bez klawiatury, jest bardzo wygodne, a nie każdemu to będzie potrzebne. Na przykład jestem gdzieś daleko w folderze i chcę się cofnąć. No to natywnie nie można zrobić tak jak w Safari, czyli zrobić swipe'a dwoma palcami, ale ja to mogę zrobić. Dlatego, że sobie to ustawiłem w BetterTouchToolu. Mogę też sobie otworzyć nową kartę, po prostu robiąc taki tap. Trzema palcami. Naprawdę dużo, dużo rzeczy. Jeszcze szybka instrukcja, jak zrobić coś własnego. Powiedzmy, że chcę zrobić jakąś globalną akcję, która się będzie działała we wszystkich aplikacjach, czyli wybieram All Apps. Klikam tutaj i wybieram, w jaki sposób ta akcja ma się wywoływać. Na przykład chciałbym żeby działa się wtedy, kiedy bardzo mocno wcisnę lewy górny róg touchpada. Bardzo mocno, w sensie, kiedy zrobię force touch. No więc force touch mam tutaj. Lewy górny róg i wybieram, co się ma wtedy dziać. Więc klikam tutaj. Niech to będzie screenshot. Jest kilka opcji do wyboru, w różny sposób to można zrobić. No ale niech będzie na przykład przez to narzędzie wbudowane w BetterTouchTool. I tyle. Robota zrobiona. Teraz jeśli kliknę mocno w prawy górny róg trackpada, no to uruchamiam się narzędzie do zaznaczenia, co ma być w screenshocie. Gotowe. No dobra, ale raczej tego nie potrzebuję. Z mojego doświadczenia te akcje wywołane przez kliknięcia gdzieś w rogi ograniczają pole, w jakim da się używać trackpada, czyli on już nie będzie reagował na całej powierzchni, tylko bardziej w środku. Natomiast moje doświadczenia są sprzed jakichś 5 lat, kiedy tego próbowałem, a możliwe, że teraz jest lepiej. No, poeksperymentujcie. Ok, zróbmy też coś z myszką. Właściwie nie tyle z myszką, co z gestami na myszce. Klikam tutaj, żeby dodać nowy gest. Teoretycznie nie powinno się robić linii prostych, natomiast no, ja właśnie w ten sposób konstruuję swoje gesty, do tej pory je tak zrobiłem. To znaczy, że mogą być z nimi jakieś problemy, natomiast u mnie ich nie ma. Mogą być problemy dlatego, że to jest wersja beta gestów, ale u mnie to wszystko działa. Ok, no i rysujemy jakiś gest, na przykład niech to będzie takie W. Tutaj się ustawia, jak dokładnie musimy ten gest później odwzorować. Ja zazwyczaj mam pomiędzy 7 a 9, no niecałe 9, pomiędzy 0,7 a 0,87. Czym więcej, tym dokładniej. No i jakaś nazwa. Niech to będzie po prostu test. Klikam tutaj i wybieram, co chcę zrobić. No, niech to będzie pokazywanie pulpitu. Gotowe. Działa, działa. I tyle. Ja do tej pory byłem przekonany, że absolutnie wszyscy używają tego programu, instalują go 10 minut po zainstalowaniu swojego pierwszego macOS-a, po kupieniu swojego pierwszego Maca. No, okazało się, że żyję w takiej bańce, gdzie wszyscy moi znajomi tego używają, prawie wszyscy, ale no jednak to jest bańka, normalni ludzie nie używają takich narzędzi, a myślę, że powinni. To jest bardzo, bardzo przydatna rzecz. Ja po tylu latach, już nawet nie po tylu latach, ja po pierwszych dniach używania tego już sobie nie wyobrażałem powrotu do standardowego używania Maca. Jeśli macie jakieś swoje ulubione gesty, dajcie znać w komentarzu, jakich używacie i w jaki sposób macie je skonfigurowane. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.